kilkadziesiąt minut i cały dorobek życia poszedł z dymem. Tylko się spaliło. Spaliło. Nie ma nic. Tu był pokój dzienny. Jeden pokój, drugi pokój. Zostało pogorzelisko. Korytarz niedawno żeśmy remontowali, też poszło. Los chyba z nas zakpił, mówi pani Kasia. 28 stycznia tego roku doszło do pierwszego pożaru w ich domu. Wtedy spłonęła kotłownia, która przypuszczalnie zapaliła się od komina. Państwo Wojaczyńscy szybko kupili materiał na nowy komin, nie zdążyli go postawić. 9 dni później wybuchł drugi pożar, który zabrał im już wszystko. Prawdopodobnie tym razem przyczyną ognia był piec kaflowy. Pani Kasi i jej syna Piotra w momencie wybuchu pożaru nie było w domu, byli w pracy. W mieszkaniu przebywała ciocia pani Katarzyny, niepełnosprawna 66-letnia kobieta, która przeżyła tylko dzięki bohaterskiej postawie sąsiadów. Siatka z naprzeciwka zobaczyła ogień i zaczęła szukać pomocy. I Łukasz przyleciał przez okno, wybił tak. Okno. Chcieli tędy wejść, nie dało się, bo był taki żar. I dopiero oknem. Dopiero wołał ją, żeby podeszła i wyciągnęli ją z tego, ale poparzenia są straszne. Jej stan jest ciężki, ma poparzone 40% powierzchni ciała. Aby nie czuć bólu, jest w śpiączce farmakologicznej. Sąsiedzi bez wahania ruszyli kobiecie na ratunek. Biegliśmy i wszyscy staraliśmy się pomóc w miarę możliwości. No i cieszymy się, że udało się tą Krysię wyciągnąć. Na tym ich pomoc i dobroć serca się nie kończy. Licznie zebrani przy wsparciu m.in. radnej Katarzyny Nikodem i Ewy Terczak, kierownik opieki społecznej w Ćmielowie, chcą pomóc rodzinie Wojaczyńskich wrócić do własnego domu. Są gołe ściany. Tyle nam zostało. Dlatego liczy się każda złotówka, ręce do pracy, materiały budowlane i szereg artykułów codziennego użytku. Zrobiliśmy konto, zbiórkę pieniędzy, oczywiście wszystko jest potrzebne, tak? Pralka, lodówka, wszystko to, co jest możliwe. To nie jest tylko, żeby była pomoc tylko i wyłącznie finansowa. Potrzebujemy wszystkiego dla tych państwa. Oni wyszli z domu tak, jak są. I potrzebują wszystkiego i prosimy naprawdę dobrych ludzi o pomoc finansową, rzeczową. Pani Katarzyna i jej syn Piotr przebywają teraz w hotelu spółdzielni mieszkaniowej w Ćmielowie. To pracowici i cudowni ludzie. Kiedyś pani Kasia wsparcia udzielała innym. Pomóżmy teraz jej, mówią sąsiedzi. Jak robiliśmy jakiekolwiek akcje, ona zawsze była po to, żeby pomóc. Dobrym słowem, finansowo, jakkolwiek. Teraz ona potrzebuje pomocy i musimy jej pomóc. A tego możemy dokonać m.in. za pośrednictwem wpłat na specjalne konto z dopiskiem Pomoc dla Kasi. Wszystkie inne dary można przekazać rodzinie, kontaktując się pod numerem telefonu 505 643 965.